Marcin Wiku, dzień dobry państwu. Jak ja lubię te poniedziałki, kiedy spotykamy się o godzinie 14 w studiu Polaków w telewizji w Polsce.pl i możemy porozmawiać z naszymi widzami, bo państwa zdanie się dla nas liczy i dlatego zorganizowaliśmy ten program. Nowe internetowe przedsięwzięcie. Dlaczego internetowe? Dlaczego w telewizji w Polsce.pl? Ano dlatego, że wchodzimy na stronę studiopolaków.pl, aplikację instalujemy, wskazujemy dziennikarza, z którym chcemy rozmawiać i rozmawiamy na wybrane tematy. Dziś pewnie będzie o wyborach, ale najpierw instrukcja obsługi, jak się z nami połączyć. Jak wysłać zgłoszenie do programu Studio Polaków? Jeśli masz system Android, kliknij w aplikację Sklep Play. Jeśli masz iPhone, kliknij w aplikację App Store. Wyszukaj Studio Polaków. Kliknij i pobierz aplikację. Kliknij i otwórz aplikację. Zaakceptuj wysyłanie powiadomień. Kliknij w menu. Zaloguj się lub zarejestruj się. Po zalogowaniu wybierz dziennikarza z prezentowanej listy w aplikacji, z którym chcesz prowadzić rozmowę na żywo w telewizji. Wpisz temat rozmowy z wybranym dziennikarzem. Zapoznaj się i zaakceptuj regulamin aplikacji. Wyślij zgłoszenie. W wyznaczonym terminie twojej rozmowy z dziennikarzem zaloguj się w aplikacji i oczekuj na połączenie ze studia telewizji w Polsce.pl. Studio Polaków, telewizja w Polsce.pl. Rozmawiamy tutaj o sprawach najważniejszych w tym tygodniu. No nie wyobrażam sobie, żebyśmy rozmawiali o czymś innym, jak o wyborach do polskiego parlamentu, do Sejmu i do Senatu. Zgłaszamy się, szanowni państwo, na www.studiopolaków.pl. Tam jest cała ta instrukcja obsługi. Trzeba użyć do tego swojego urządzenia mobilnego, zainstalować aplikację i połączyć się ze mną. O czym mówimy, o czym piszą też dzisiejsze gazety. Niektóre nadążyły, niektóre trochę mniej. Z tygodnikami było trudniej. No ale spójrzmy na nie. Wprost. Staniszki z Buga i Rokita, Środa, Śpiewak, Wróbel, Miller, Olczyk komentują nowy układ władzy. Bardzo taki temat zachowawczy, bardzo tak zachowawczo przedstawiony, no bo jeszcze nie wiadomo było, jak to będzie dokładnie. Czy to jest nowy układ władzy? Chyba nie, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość ma większość w parlamencie, ma większość powyżej 230 głosów, czyli ponad połowę z 460 miejsc w Sejmie. Polacy wybrali, chcą dalszych zmian. Oto okładka tygodnika sieci. Kaczyński kontra Soros, prawdziwy przeciwnik silnej Polski. Jak dokończyć naprawę Polski? Nie da się tego zrobić bez zablokowania wpływów miliardera, spekulanta i jemu podobnych. To wniosek z doświadczeń polskich i węgierskich, a jak wiadomo, Polak, Węgier, dwa bratanki i tak dalej, i tak dalej. Budapeszt, Warszawa, wspólna sprawa, pisze Grzegorz Górny. Ja przy okazji przypomnę państwu, że na dole ekranu widzicie państwo numer telefonu, przez który również możemy porozmawiać. Zachęcam do dzwonienia 22 463 409 99 i teraz jeszcze wracamy do tygodnika sieci. Czy Prawo i Sprawiedliwość podąży podobną drogą jak Fidesz na Węgrzech? Czy podobnie rozumie ideę budowy państwa opartego na innych fundamentach niż postkomunistyczne i neoliberalne? Czy przeprowadzi głębokie reformy zmieniające model rozwoju państwa? Reguły, które narzucono nam po 1989 roku. Grzegorz Górny, analityk, analizuje nie po raz pierwszy te relacje polsko-węgierskie. Tutaj widzimy Jarosława Kaczyńskiego i Viktora Orbana, węgierskiego premiera. To są te osoby, których sprawy, których polityczna droga w pewnej mierze się pokrywa. Węgierski premier odrzuca demokrację liberalną, ponieważ osłabia ona życie wspólnotowe, od rodzinnego przez kościelne po narodowe, rozbijając więzi międzyludzkie i wysuszając źródła kapitału społecznego. Dzięki polityce Fideszu zmieniła się struktura własnościowa na rynku mediów. O ile w 1990 roku wszystkie dzienniki lokalne należały do Niemców, o tyle dziś wszystkie znajdują się w rękach kapitału węgierskiego. W segmencie dzienników ogólnokrajowych ten udział wynosi 65%. I to jest wielkie zadanie dla Prawa i Sprawiedliwości na tę drugą kadencję. Skoro już zwyciężyli, skoro mają większość w parlamencie, no to tymi sprawami także należałoby się zająć. Tym bardziej, że Jarosław Kaczyński powiedział, że to jest za mało. Za mało. Dlaczego? Dlatego, że samo Prawo i Sprawiedliwość powinno jeszcze zastanowić się, dlaczego nie do wszystkich grup społecznych trafiło. To chyba była taka pokusa do tego, aby jednak dostać większość parlamentarną, większość konstytucyjną. Większość konstytucyjna jak na razie nieosiągalna dla Prawa i Sprawiedliwości. Otrzymaliśmy dużo, ale zasługujemy na więcej. Zobowiązanie do przyjrzenia się tym grupom społecznym, które nas nie poparły. Będzie się trzeba nad tym bardzo poważnie zastanowić.
mówi Jarosław Kaczyński, jakby trochę rozczarowany, choć przecież zwycięski, bo w podsumowaniu 99,5% komisji wyborczych wiemy już, że PiS zdobywa 43,76% głosów w wyborach, Koalicja Obywatelska 27,24%. Pan Zbigniew Schojnic jest z nami. Panie Zbigniewie, pewnie wybory to jest to, co i pana, i nas teraz najbardziej ekscytuje, zgadłem? No taki najważniejszy temat teraz właśnie w Polsce. Witam serdecznie, pozdrawiam. Witam serdecznie. Panie Zbigniewie, to kto tu jest zwycięzcą w tych wyborach? No bezapelacyjnym zwycięzcą jest nasz kochany Jaro i partia PiS jego. Znaczy się my, Polacy, którzy oddaliśmy prawie 45% głosów, no tak myślę, gdzieś liczyłem na ten, taką prognozę, że Prawo i Sprawiedliwość taką osiągnie, bo to do koalicyjnej to troszeczkę jeszcze brakuje nam, ale to była taka propaganda i zagranicy, i ulicy, no ludzie się nie przekonali do tego. Mi się wydaje, że się dopiero teraz przekonają, jak te 5 punktów w pierwszej kolejności Prawo i Sprawiedliwość swoich rządów nowych drugiej kadencji pokaże. A panie Zbigniewie, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tej, przepraszam, do tej poprzedniej pana myśli. To znaczy, czego się ludzie wystraszyli, że Prawo i Sprawiedliwość może mieć za dużo tej władzy, że coś zostanie nam narzucone jakby siłą? Czego ludzie się wystraszyli? Nie, nie, panie redaktorze, ja tu lęku ludzi nie widzę, bo ludzie są, Polacy to jest odważny naród, tylko to jest taka mentalność wchuzia wszyscy na jednego i ja rozmawiałem właśnie z ludźmi, którzy mi nie spodziewałem się, że są tacy zawiśni w rozmowie, bo spokojnie rozmawiałem na temat PSL-u z tamtej strony i Kukiza, to takiego młodego człowieka wiozłem i on mi powiedział w ten sposób: jak PiS wygra wybory, to jego tata jest przedsiębiorcą i wyjeżdża do Czech, tam firmę, znaczy się nie, wyprowadza firmę do Czech i tam w Czechach będzie płacił podatki, tu nie w Polsce. Ja mówię, no to niech zabierze firmę tam i tam niech się przeprowadzi i tam niech dla Czech płaci te podatki, a tu w Polsce niech nic więcej nie żąda, bo od kogo ma żądać, jak nie chce płacić tu podatku. A to rzeczywiście przewrotna sprawa, że jeżeli coś ma dostać od polskiego państwa, to proszę bardzo, ale jeżeli już płacić podatki i wypełniasz tutaj te obowiązki właśnie, przedsiębiorcy, no to wolałby w Czechach. To zadziwiające. Właśnie to jest ta, panie redaktorze, mentalność nakręcona przez lata, bo to jest przez lata, już od Unii Wolności począwszy, to się tak nakręcało. Pamiętam, jak partia PC powstała i ja już od tej pory właśnie z tą partią jestem, bo panie redaktorze, PC powstało Prawo i Sprawiedliwość, a teraz to przypomnijmy i to, co na antenie telewizyjnej to za mało wybrzmiewało w tych wyborach, bo chodzi o to, że od Unii Wolności to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od Mazowieckiego, gruba kreka. I wtedy to się zaczęło właśnie to dzielenie tych Polaków, znaczy nie tych, przepraszam za słowo, tych nas Polaków, wtedy zaczęło się już dzielenie tą grubą kreką. Na tych i na tych, co są za Polską, żeby honorować bohaterów, żołnierzy wyklętych, tolerancję, wiarę, tradycje, rodzinę. I to już zaczęto wtedy, w tamtym czasie dzielić. Od Unii Wolności poprzez Unię Demokratyczną, Partię Demokratyczną, a już jak pieniążki Tusk załatwił, znaczy się dostał i załatwił w Niemczech KLD, i to już wtedy się zaczęło całkiem widoczne dla Polaków, że to będzie, że Polska będzie podzielona na takie tak zwane dwa niby obozy. Panie Zbigniewie, a co się musiało wydarzyć, żeby do ludzi dotarło to, że Prawo i Sprawiedliwość no nie jest taką partią, jak nakazuje postrzegać właśnie ten przeciwnik polityczny, czyli Platforma? No jednak przez dwie kadencje Platforma rządziła, ludzie wybierali, tam nie było żadnych fałszerstw chyba wyborczych, czyli taki był wybór ludzi, no a zmieniło się to dopiero w 2015 roku. No i panie redaktorze, właśnie to pokazało, że 8 lat, no i te lata, co Unia Wolności Demokratyczna przez SLD, te rządy, to pokazało to, że właśnie w 2005, potem w 2007 Prawo i Sprawiedliwość ma jedną złą wadę, znaczy się ma jedną wadę. To, że jest bardzo taki, chciałby być taki bardzo, jakby to powiedzieć, miękki, że przykładowo, jak są takie kabarety, przykładowo, które krytykują polski rząd i tą władzę i Prawo i Sprawiedliwość, to ogół mediów, oprócz tych drugich mediów, takich uczciwych, co teraz
właśnie jest Polsce.pl, Republika, TVP, to wtedy pokazują właśnie, jak Basia Piela była w tym. Panie Zbigniewie, a to no, proszę mi powiedzieć, to jakie zadania dla Prawa i Sprawiedliwości na tą drugą kadencję? Bo pierwsza została przejechana na tych sprawach socjalnych, tu się wszystko udało, ale rozumiem, że jako wyborcy no mamy prawo wymagać więcej. Czyli czego by pan wymagał na te kolejne 4 lata, na drugą kadencję? Panie redaktorze, pierwsze, co bym chciał zauważyć w mediach, że przykładowo posłowie Prawa i Sprawiedliwości, żeby do programów szli tacy z podobieństwem pana posła Tarczyńskiego. Nie posłowie, którzy miękko siedzą, dają sobie narzucić temat, dają sobie wchodzić słowo. Bo powiem panu jeden przykład. Znaczy się mógł więcej, bo jestem taksówkarzem. Dać wam więcej przykładów. Przykładowo wiozłem co firmę dużą prowadzi budowlaną. I ja tak w rozmowie, bo to wieczorem było w rozmowie z nim, tak weszliśmy na temat wyborów, tak się bałem, wie pan, bo nie chciałem, żeby to było, że tam agituje czy coś takiego. I tak podpytuję go i tego. On mówił mnie tak, u mnie w firmie najlepiej, znaczy się fachowiec, pracownik budowlance zarabia od 10 do 12 tysięcy. Pracownik, nie obrażając tak, tylko mówi, co on łopatą, tylko tam potrafi rzucić piasek gdzieś tego, tu przynieść coś podać, no to ma 20 zł na godzinę. Oprócz tego przychodzą święta wielkanocne czy święta Bożego Narodzenia, to dostają premie, takie nagrody, taką zapomogę. I mówi, on nie musi tych pracowników pilnować, oni zrobią więcej niż on od nich żąda, przykładowo za wykonaniu tam dniówkę. I mówi, będzie głosował na Prawo i Sprawiedliwość. No to wszystko chyba mówi, tylko u nas jest narracja. Posłowie w telewizji niech będą tacy, co nie dadzą sobie narzucić od innych przerzucenia się na inny temat. Panie Zbigniewie, kończymy w tym momencie, stawiamy kropkę. Zachęcam państwa do uczestnictwa w Studiu Polaków. Bardzo dziękuję panie Zbigniewie za dzisiaj. StudioPolaków.pl, tam znajdujemy instrukcję obsługi. Zachęcam do zainstalowania bezpłatnej aplikacji i porozumiewania się z nami codziennie po godzinie 14. Już za chwileczkę gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Zostańcie państwo z nami.